Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na 7 przykładów, 7 szybkich matów, które miały miejsce w historii szachów. Grali je zawodnicy, prawdziwi, różni, mało znani, więc tutaj nazwisk nie będę przytaczał. I roku z reguły były to partie właśnie bardzo stare z XIX wieku, z, XX, z XIX wieku i początek XX wieku. Także przejdźmy od razu do, do omawiania co i jak. No i pierwszy przykład wygląda następującą. E4, E5. Ja tu się postaram też troszeczkę zobrazować, o co tutaj chodzi, żeby, żeby nie wpaść w pewnego rodzaju pułapki, ale też, żeby zastawiać pułapki i zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądało. Po skoczku F3 czarne zagrały D6. Posunięcie C3 widzimy, że białe szykują posunięcie D4. Ale czarne zdecydowały się na ruch F5, i nie jest to w zasadzie takie złe posunięcie, bardzo agresywne zresztą. Myślę, że można spokojnie coś takiego stosować, aczkolwiek no, ja bym uważał. Ale po ruchu C3 to się w zasadzie narzuca, że do centrum chcemy grać pionkiem. Goniec zagrał na C4 w tej sytuacji, na co czarne odpowiedziały skoczkiem na F6, i pierwsza rzecz, jaka się tutaj nam narzuca. No, to jest posunięcie skoczek na G5. Tak w partii nie było, ale zwróćmy uwagę, co można by było zagrać. Otóż silnik bardzo lubi to posunięcie, ale jest odpowiedź D5 przerywająca tutaj tego gońca, żeby nie pozwolił skoczkowi wejść na pole F7. I po tym posunięciu i po wybiciu na D5 można tego skoczka odpędzić. Ten skoczek prawdopodobnie by się władował tutaj do środka, do, na E6, byśmy go od razu wybili, bicie by nastąpiło, i na przykład wyprowadzenie kolejnej figury. I powiem tak. Silniki bardzo lubią te pozycje białymi. Ale ja bym się pokusił o to, żebym wolał grać czarnymi, bo ten pionek oczywiście, on jest bardzo groźny, ale ja mam szybki tutaj rozwój i to mi się bardzo podoba. Mogę próbować zagrać grać goniec na przykład na c5, aczkolwiek muszę uważać na b4, może goniec na d6, jakieś takie nietypowe król e7 nawet. Ale to już kwestia pewnie gustu i jak kto woli grać te pozycje. Ale w tej sytuacji białe zagrały posunięcie d4, na co czarne odpowiedziały wybicie. Pionek wybił na E5, i teraz tutaj wtrącamy bicie na F3. Białe również biją na F6 skoczka. Hetman wybija. No i wygląda, że czarne mają świetną pozycję. Tak też to się dzieje. Moi drodzy, jakby Hetman wybił, no to wymieniamy hetmany i świetną strukturę pionów mamy, Co nie, czego nie można powiedzieć o białych, ale. Białe mogą wybić piątkiem, no ok, to jest wszystko normalne. Czarne grają skoczkiem na c6, f4, prawdopodobnie, żeby tutaj skoczek nie mógł sobie zagrać. Goniec zagrał na d7, czarne szykują długą roszadę, na co białe odpowiedziały. Goniec e3, rozwojowo, roszada ze strony, właśnie czarnych. Skoczek na d2, wyprowadzenie kolejnej figury, wieża na e8. Hetman F3, bo widzimy, że tutaj Hetman miał też opcję wybicia na F4, i teraz goniec zagrywa na F5. Na co białe zareagowały? Niestety, dużym błędem jest to długa roszada. Dlaczego ten ruch jest dużym błędem, i jak to wykorzystać? Materiał można sobie zatrzymać w tym momencie. Ja już pokazuję. Zagranie D5 jest ruchem, które wygrywa co najmniej figurę. No, bo jeżeli odejdzie goniec, no to już pokażę co się dzieje, bo tutaj w zasadzie trzeba oddać gońca. W innym wypadku, jak goniec by zbił na D5, no to mamy fantastyczne zagranie pod tytułem. Hetman bije na C3. Należy wybić, bo nie ma innego wyjścia. I goniec na A3 z pięknym matem. Takim typowym matem, który się pojawia w partiach. Może się pojawiać w partiach. To jest potrzebne, aby poznać nowe motywy, które nam potem mogą pomóc w naszej grze. Na tak, tak jest moje zdanie. No i lecimy dalej, moi drodzy. Kolejny przykład. Obrona francuska. E4, E6, posunięcie D4. D5, Skoczek na C3, Goniec na B4, i tutaj białe postanowiły wybić pionka. Tak też grał w 2021 roku na drużynowych mistrzostwach Europy w szachach Badur Dżobawa z Janem Krzysztofem Dudą. Tylko że Janek wybił tutaj pionka na D5, co jest lepsze, a tutaj w tej partii Goniec postanowił najpierw wybić na C3. Pionek wybił na C3 i pionek wybił na D5. Jak grać białymi? Otóż białe naturalnie tutaj wyprowadzają skoczka. Skoczek również wyszedł na F6 i koniec A3. Bardzo mi ten ruch się podoba. No, wam, drodzy widzowie, mam nadzieję również, bo ten ruch przeszkadza przede wszystkim w zrobieniu krótkiej roszady tutaj czarnym. No i w partii nastąpiło dalej posunięcie H6. Ruch raczej zbędny, niepotrzebny, ale pamiętajmy, no. Przeciwnik może popełniać błędy, ale my musimy starać się je wykorzystać w sposób maksymalny. Tutaj białe dały szacha, bardzo ładny ruch zresztą, mimo że jest ruch c6, to tak troszeczkę przeszkadza zagrać skoczkowi na c6 w tym momencie i goniec wrócił na d3. Przepraszam najmocniej, nie wrócił na d3, mój błąd, którą cenie zostało e, zrobione, hetman e2 właśnie. I w tym momencie po gońcu na e6, goniec teraz wrócił na d3. Ok, tutaj związanie mamy, jest dobrze dla białych. Posunięcie G5 nieco szalone nastąpiło, na co białe odpowiedziały skoczkiem na E5 i skoczek zagrał na D7. Wydawałoby się, że to są wszystkie takie normalne posunięcia, że tutaj białe mogą wybić, Hetman wybije i czarne spróbują zrobić długą ruszadę i tak dalej, ale był to ruch przegrywający i trzeba spróbować znaleźć odpowiedź. Zadanie dla was, moi drodzy, spróbujmy znaleźć dobre posunięcie. Otóż białe. Zbiły pionka na C6. Okazuje się, że jest to ruch wygrywający, co najmniej Hetmana, no bo jeżeli zbijemy na C6, a tak było w partii, Hetman rąbnął gońca, pionek wybił, no i jak już wszyscy widzą, goniec dał pięknego mata na polu G6 królowi na E8. Kolejny przykład, który tutaj mam przygotowany, wygląda następująco: otóż białe zagrały E4. E5, skoczek na C3. Mamy partię wiedeńską za chwilę na szachownicy. Po skoczku na F6, goniec zagrywa na C4. No i w partii wiedeńskiej jest takie posunięcie, jak skoczek bije na E4. W tym momencie są opcje następujące. Jeżeli zbijemy tutaj, to jest dla białych najgorsze posunięcie, z tego względu, że dostaniemy ruch D5 i czarne na pewno odzyskują figurę z bardzo łatwym rozwojem figur bez żadnych problemów. No ale tutaj białe zagrały Hetmanem na H5. No, no jest to ruch e, chytry, nie jest to szewczyk, jest to bardzo dobre posunięcie w tym momencie gdyż skoczek na to pozwolił. No, wiadomo, nie możemy zbić skoczka, bo dostajemy tutaj mata, no więc czarne teraz zagrały skoczkiem na d6. Bardzo też dobry ruch, bo atakujemy i bronimy przy okazji f7, na co białe odpowiedziały w partii goniec b3. Wyprowadziły tutaj czarne kolejnego skoczka, posunięcie d4. Bardzo, bardzo agresywny ruch, tutaj, który, no, pokazuje, że białe myślą o zwycięstwie, otwierając gońca, przede wszystkim potem może wchodzić wieża, ewentualnie długa roszada, skoczek, gotowości i tak dalej. No ale czarne postanowiły wybić to pionkiem. Na co białe odpowiedziały skoczkiem na D5. No i białe mają już dwa pionki mniej, lecz te figury zaczynają ich dobrze tańczyć. Silnik mówi, czarne są lepsze, ale człowiek mówi, no popełniam pewnie błędy. No i tak też się dzieje w tej partii, mianowicie czarne zagrały G6. Należało pewnie zagrać jakiś tak goniec, goniec na E7. Ten ruch jest przygrywający. Dlaczego? Otóż białe zagrały Hetman E2. Ten ruch już przegrywa z tego względu, że po gońcu na E7, no Hetmanem to wiadomo, że wybijamy Hetmana. Po gońcu na E7 jest skoczek na F6 z szachem, król na F8 i goniec daje pięknego mata. Tak partia się zakończyła. Jeżeli oczywiście w tej sytuacji skoczek zasłoni się na E7, no to mat jest jeszcze szybszy. Kolejny przykład, jaki tutaj Wam przygotowałem, pochodzi z obrony królewsko-indyjskiej i wygląda następująco. D4, skoczek na F6, posunięcie C4, G6, skoczek C3, wszystko jest normalnie, goniec na G7, goniec na G5. No tak też się gra, oczywiście, to jest normalne posunięcie. Tutaj H6 od razu wyjaśnia pozycję gońca. No i w tej sytuacji akurat goniec wrócił na D2. No, najlepszym może to posunięciem, y, chociaż. Silniki mówią co innego, aczkolwiek dla mnie to jest takie y, dziwne posunięcie. Ale Hetman na C1 może tam zawsze z gońcem sobie fajnie patrzeć, więc myślę, że nie jest to jakiś błąd absolutnie. Ale wolę grać te pozycje no jak wiecie doskonale czarnym kolorem. Tutaj pos y, posunięcie C5 i posunięcie D5 ze strony białych, na co czarne zagrały D6. Y, E4 do centrum, Roszadę trzeba zrobić w końcu, goniec na D3. I teraz, żeby w takich pozycjach grać w miarę aktywnie, należy szarpnąć centrum, więc tutaj E6 jest ruchem no, obowiązkowym wręcz, więc po tym posunięciu skoczek zagrał tutaj na E2 i jeszcze jest wszystko bardzo normalnie. Pionek wybił na D5, pionek wybił na D5. To oczywiście można też zbić pionkiem z C na D5, ale to wybicie również jest możliwe. I teraz czarne zagrywają posunięcie skoczek na G4. Ruch taki trochę sprytny. Z tego względu, że czasami możemy fajnie sobie wskoczyć tutaj atakować gońca i uderzać w piona. Więc przypuszczam, że z tego też powodu białe zagrały b3, żeby tego pionka tutaj moc umocnić, bo jak zagramy skoczkiem, to koniec wróci. Tak mi się wydaje. No ale po tym posunięciu czarne tutaj dochodzą do głosu i grają hetmanem na h4. Co się tutaj dzieje? Zobaczcie, grozimy matem. Roszada nie może być zrobiona, bo będzie mat na H2. No więc w tej sytuacji G3 zostało zagrane. I teraz posunięcie skoczek na E5. Bardzo ładny ruch. Nie możemy zbić Hetmana, moi drodzy, bo jest skoczek na F3, Król F1 i goniec na H3. Ten motyw chyba już poznaliśmy w poprzednich przykładach. Otóż tak w partii nastąpiło, lecz w tym momencie białe zagrały gońcem na E4. Broniąc tego pola F3, jednak to nie stoi na przeszkodzie, żeby wykonać, wykonać ten sam motyw, mianowicie Hetman zbił gońca. No i w tej sytuacji już się białe poddały, dlatego że jak skoczek zbije, no to jest skoczek F3, król F1, goniec H3, tak samo piękny mat jak wcześniej. Kolejny przykład e, wygląda następująco, e, w partii hiszpańskiej, posunięcie E4, e5, skoczek f3, skoczek c6, goniec na b5, skoczek na f6, normalna sprawa, rozszada, goniec c5, figury sobie tańczą i wieża e1. Po tym posunięciu y, czarne postanowiły wykorzystać, y, że nie ma ruchu h3 i zagrać sobie właśnie skoczkiem, zaatakować punkt f2. Nie jest to jeszcze absolutnie przegrana białych, absolutnie nie, bo można wrócić wieżą spokojnie na f1 i bronić pionka, a skoczek i tak będzie musiał stąd uciekać prędzej czy później. No ale białe zagrały d4. Niestety jest to bardzo złe posunięcie, wydaje się, że dobre. Jak to wykorzystać? Otóż Skoczek zbił tego pionka na d4 i skoczek zbił na d4. No wszystko byłoby pięknie, bo zauważcie, że tutaj hetman atakuje w tym momencie skoczka. Jak się zajmiemy tym skoczkiem, no to już zginie na g4. Ale jest piękny ruch wtrącony. Mianowicie Hetman na h4. Zauważmy, tu grozimy strzałem, tu grozimy strzałem, czyli znowu się powtarza pewien motyw w szachach. Skoczek zagrał w tej partii na f3, no i tutaj kończymy partię w pięknym, yy, yy, w pięknym stylu. Jak to zrobić? Można spróbować sobie zatrzymać materiał i znaleźć odpowiedź. Mianowicie Hetman zbił na f2 z szachem król h1. No, i teraz chyba ten motyw jest znany, stary jak świat, moi drodzy, trzeba to znać. Hetman na G1, skoczek zbił na G1 i skoczek dał pięknego Mata na F2. No cóż, pięknie się to zakończyło. Przejdźmy do kolejnego przykładu, mianowicie Gambit Królewski na stole i w tym momencie E4, E5. F4. Nastąpiło bicie, skoczek na F3. Jeden z wariantów oczywiście G5. Czarne twardo bronią tutaj pionka na F4, na co białe odpowiadają rozwojem figur. Skoczek C3, posunięcie G4, czyli ma sakrycznie tutaj stara się czarny szybko zaatakować i ograć białe. Na co białe odpowiadają skoczek E5 i hetman dał szacha. Nie jest to oczywiście ani groźne. Tutaj białe czują się dobrze, dlatego że jest ruch G3. No, jak gramy taki ostry gambit królewski, no to pamiętajmy, że trzeba troszkę się przygotować, bo jeden, jeden zły ruch i już jest po partii. Nastąpiło bicie na G3 i tutaj Hetman. Zbił na G4 i wydawałoby się, że jest wszystko w porządku, jak się wymienił hetmany. Tak należałoby czarnymi zrobić, ale czarne pokusiły się o zdobycie wieży. No i ruch G2 jest tym ruchem, bo tutaj mamy szach. No i więc należy wybić hetmana, i tutaj czarne wybijają na H1. Ze zdobyciem tego hetmana, czyli jest wieża więcej po stronie czarnych, lecz rozwój figur białymi jest genialny wręcz. I białe to bardzo szybko zaczynają wykorzystywać. Hetman H5. Chcemy dać tu mata w dwóch posunięciach. Goniec zagrywa na E7. No właśnie. Jeżeli byśmy na przykład zagrali skoczkiem na H6 i bronili pionka F7, to tutaj białe mogłoby szybko uderzyć ruchem D4, żeby uderzyć w skoczka. Po ruchu D6, no bo ten skoczek jest bardzo nieprzyjemny, tutaj białe by spokojnie mogły wybić i po wybiciu tego skoczka... Długa roszada byłaby fantastyczna. Pozycja jest opłakana dla czarnych, mimo wierzy mniej, dlatego że te figury zaraz bardzo szybko wchodzą. Są tutaj przygotowane groźby, bardzo, bardzo niebezpieczne. I no, można by się zagłębić w pozycję wiadomo, jak w każdą, ale tego teraz nie zrobimy. Zachęcam Was do samodzielnej pracy. Tutaj goniec zagrał na E7. Na co biały odpowiedziałe skoczek F7, i wszystko byłoby w porządku po stronie czarnych teoretycznie, jakby czarne spróbowały na przykład zagrać goniec H4, oddać gońce, wybić skoczka, chociaż nadal pozycja byłaby bardzo ciężka dla czarnych. Ale czarne zagrały skoczek F6. Wszystko by było pięknie, jakby Hetman odszedł. Czy Hetmanem trzeba odchodzić, moi drodzy? Otóż nie trzeba. Ruchy wtrącone są prze, przekozackie. Skoczek na D6, mamy podwójnego szacha na króla. I tutaj król jak ucieknie na F8, no to jest mat na F7, prosta rzecz. Więc jak król uciekł na... D8, no to motyw już jest dla nas znany oczywiście: Hetman E8 szach, skoczek albo wieża odbija bez znaczenia, mamy matana. F7 i ostatni siódmy przykład, no to jest obrona Karokan bardzo ciekawy motyw, znany, stary jak świat. I właśnie w tej partii grał RETI 21-letni wówczas zawodnik z Tartakowerem, 23-letnim zawodnikiem, i co jest ciekawe, prawdopodobnie tarta tutaj świadomie poszedł na tę pozycję. Już, tłum już tłumaczę o co chodzi. Po zagraniu E4 i C6 D4D5. Skoczek C3, bicie na E4 to jest wszystko normalne. Skoczek zagrywa na F6. No i Hetman D3. Takie nietypowe troszeczkę zagranie, trzeba przyznać. No, pułapki są, bo jak Goniec zagra na F5, to wybijamy z szachem i zdobywamy na przykład gońca. Jedna z takich prymitywnych pułapek. Ale w partii zostało zagrane E5, na co biało odpowiedziało oczywiście wybiciem. No i tutaj by było świetnie, jakby czarne wymieniły. No, pionek więcej po stronie białych i jest elegancko. Jednakże jest szach na A5, na co Goniec zagrał na D2 i Hetman wybił. Na E5 i wszystko wydawałoby się cudownie, bo tu jest związanie i czarne zaraz świetnie się prostują i stoją lepiej, ale jest tutaj bardzo ładny ruch z piękną, piekielnie silną pułapką, mianowicie roszada. Zwykle jak to są takie piekielnie trudne ruchy, to są roszady. Zwróćcie uwagę, że często one działają i teraz w tym momencie tarta cover. No nie mógł zbić tutaj hetmanem, bo jest wieża e1, więc odbił skoczkiem tutaj na e4. Jednak ten ruch przegrywa. Dlaczego? Otóż fantastyczne poświęcenie hetmana, moi drodzy. Motyw stary jak świat. Tutaj hetman d8, król zbił na d8, goniec zagrał na g5. No jest po partii oczywiście. Jeżeli król pójdzie na e8, to jest mat na d8. A jeżeli król zmierzy na pole c7, mamy goniec d8 z pięknym matem. Serdecznie dziękuję za uwagę, łapki w górę, mile widziane, to zawsze buduje zasięgi. Pozdrawiam, powodzenia, życzę cześć.